Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Polsce była taka polska partia piwa, w Ameryce. No, popularna jest karczmiana teologia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Karczmiana teologia. No, brzmi dziwacznie, no, ale tak samo jak polska partia piwa też brzmiała dziwacznie. Pub, no to jest w zasadzie, można powiedzieć, taki public house, public bar, czyli dom publiczny, no po polsku dom publiczny, no to ma dosyć pejoratywne, negatywne znaczenie, no ale to jest były tawerny, były karczmy, były zajazdy i tak dalej, i tak dalej. Przez wieki, przez tysiąclecia w sumie miejsca, gdzie ludzie się spotykali. Pan Tadeusz to jedna wielka karczma, tak? To mniej więcej na tym to polegało. Nie było innych miejsc wspólnych dla ludzi. Ludzie albo mieszkali u siebie, no albo musieli się gdzie spotykać. No, spotykali się przy piwie, w karczmie. W Ameryce jest to bary są popularne, puby są popularne, w Irlandii, w Anglii jeszcze bardziej, no a Ameryka w sumie, no to jest pochodna Anglii, kolonii angielskiej i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie się spotykali się w tych miejscach, żeby porozmawiać, podyskutować, pouczyć się trochę jeden od drugiego. No i teraz problem jest taki, że bary są zamykane, tak? Bary są zamykane, dużo biznesów po prostu poupadało. No nie jest w stanie wytrzymać się tego idiotyzmu, tej paniki. Ludzie przez wieki pili piwo, no bo piwo było bezpieczniejsze niż woda, tak? Jeżeli woda, gdzieś tam jelenie przyszły na strzały do rzeki czy do studni, czy tam gnojówka wchodziła, no to ludzie się zatrywali. Piwo było gotowane, no to było bardziej bezpieczne. Ameryka cała też się zaczynała w różnych tawernach. Luther, no to też w sumie zaczął to wszystko, reformację robić w przypiwku ze swoimi znajomymi i kolegami. Kościół angielski, no to zaczął się w Cambridge, w Anglii, w tawernie Biały Koń, także to wszystko jest historycznie, no, prawdziwe, można powiedzieć. Wszystkie te bary, które pozamykane, no to też bardzo dotyczyły tych tak zwanej pub theology, czyli tej karczmianej teologii. No bo zaczęła się być popularna. Cały taki trend, no to się zaczął w 1981 roku, akurat przez katolickich księży w Illinois zaczęli robić takie spotkania, żeby porozmawiać o Bogu przy piwku. No takie dziwne mieli podejście. No i mieli, nazwali to teologia skórka, czyli jak nalewali te piwo skórka, no to teologia skórka. No i z jakiegoś powodu to trafiło też do Anglii. W Anglii zrobiło się to popularne, no bo tam w zasadzie tych pubów jest bardzo, na niektórych ulicach to jest po parę. No i tam zaczęli to nazywać pub theology, czyli teologia pubu, czy teologia karczmy. Niektórzy, no,
z tych katolickich, no to tak się nie przyjęło. Z reguły to są protestanci, kościół reformowany, szczególnie w Michigan. Michigan, no to jest ciekawa sprawa właśnie, bo to tam dużo jest ludzi z Holandii. Tak jak wspominałem, Luther zaczynał dużo z tych hymnów protestanckich, metodystów na przykład, hymny takie jak Boska Miłość, czy Kochana Doskonałość, no to dużo tej muzyki to jest bazowana na takich karczmianych, zajazdowych piosenkach, muzyce i tak dalej. Także to nie jest... Jest to bardzo nowe. No jaki jest format tych spotkań? No format tych spotkań, no to jest bardzo prosty. To jest piwko, to jest rozmowa, no i to jest Bóg. W ostatnich 10 latach, kilku, no 10-20 lat, no to urosło to w Ameryce do 200-300 najróżniejszych tygodniowych spotkań, no od wschodniego do zachodniego wybrzeża. No średnio to się spotykają tak 20-30 osób. No co oni tam robią? No czytają sobie jakoś tam, no z reguły to jest jakiś tam protestancki samozwańczy pastor kaznodzieja. Czytają te stary czy nowy testament. Rozmawiają na temat właśnie, powiedzmy, jest tam jakieś takie niby, no nie kazanie, bo to jest wspólna jakaś rozmowa, tam nie ma ten pastor za bardzo się tak nie udziela, prowadzi troszeczkę, no i rozmawiają na aktualne tematy. Teraz nadchodzi właśnie święto wszystkich zmarłych, dzień zaduszny, no w Ameryce, no to zostało przerobione na Halloween, ale to jest... To jest bardziej na wesoło. No jest to dosyć kontrowersyjne dla wielu chrześcijan, czy powinno być, czy nie powinno być, co robić, co nie robić i tak dalej. No, w Polsce no to bardziej te zaduszki wszystkich świętych, święto zmarłych, to wszystko jest bardziej na poważnie. Ludzie idą na cmentarze. W Ameryce czegoś takiego nie ma, no bo ludzie przemieszczają się. Większość ludzi jednak zmienia miejsce zamieszkania średnio w życiu około 6-7 razy, tak, także mieszkają ciągle w innych miastach, także nie ma tego przywiązania rodzinnego czy mieszkaniowego tam, gdzie są powiedzmy cmentarze ich najbliższych. No na całym świecie to się zmienia, no ale na pewno dużo bardziej w Ameryce niż w Europie czy w Polsce. W Polsce nie ma takiej mobilności tego przepływu. No na te spotkania 20-30 osobowe, do tych barów, do tych karczmianej teologii przychodzą nie tylko chrześcijanie, przychodzą Żydzi, przychodzą muzułmanie. No nie wiem, po co przychodzą muzułmanie. No zdecydowanie nie piją piwa, no nie powinni pić piwa. No dużo ludzi też nie pije piwa ze względów tam religijnych, czy jeżeli kiedyś za dużo pili, no to są na odwyku i też nie piją. Przychodzą tylko, żeby sobie porozmawiać. Przychodzą buddyści, przychodzą hindusi, no różni ludzie przychodzą, no ale ogólnie rzecz biorąc chrześcijanie, którzy zamawiają bezalkoholowe czy jakieś podpiwek tylko dla smaku, to tylko przychodzą po to, żeby sobie porozmawiać. No ten cały ten zachodni Michigan, no to tam bardzo dużo Holendrów było, tak? Także jedno z miast się nazywa Holland właśnie, drugie nazywa się Zealand, tak jak no bo to są te dzielnice Niderlandów, ten tak zwany Dutch, to nie Dania, tylko no Holand, Dania, Niderlandy, no to wszystko jest
pomieszane i każdy będzie tłumaczył, co jest co. No ale, ale jednak ten Zeeland czy Holland, no to są te miasta. No to ciekawe jest, że w Holland, no to w Ameryce ogólnie było prohibicja, tam jeden z poprawki do konstytucji, chyba 19, później 21 to znosiła prohibicję, no bo to było na poziomie federalnym, no ale w wielu miastach były, powiedzmy, niedziele bez alkoholu. No i właśnie w tym w Holland znieśli zakaz sprzedaży alkoholu w 2008 roku, ale Zeeland ma do tej pory zakaz sprzedaży alkoholu w sobotę. No to są te pozostałości jeszcze protestanckie, kalwinistów tych holenderskich, no i wielu też chrześcijan innych denominacji. Zachodnie Michigan, no to jest bardzo nasycone, czy wypełnione browarami. Te największe miasto Grand Rapids, no to ma około 80 browarów, także, że ma na światowy rekord ilości browarów w jednym mieście. Także, że to nie ma się co dziwić, że właśnie tam kalwiniści czy potomkowie Holendrów w tym zachodnim Michigan, no to są właśnie kaznodziejami, są pastorami, którzy uwielbiają te karczmiane teologię. No bo co więcej potrzeba? Holenderskie piwo, troszeczkę wiary samej w sobie, no i to prowadzi, że te spotkania rosną, tak? To ludzie, większość z nich, no to jest reformowany kościół w Ameryce, a drugi to jest chrześcijański reformowany kościół. No to te wszystkie nazwy to się zmieniają, no bo protestanci mają to do siebie, że jak się mają jakąś grupę i coś im się tam nie zgadza, no to się rozłączają i się rozłączają, rozłączają. Także założyć kościół, czy założyć zbór jakiś taki protestancki, no to nie jest wielka sprawa. Po prostu trzeba mieć tych swoich wiernych parafian. No ale w tym rejonie na, jest bardzo duża ilość właśnie kalwinistów, z potomków z Holandii, i 70 prawie 80% członków tego chrześcijańskiego reformowanego kościoła, no to co tydzień chodzi właśnie do zboru, także że to dużo katolików chodzi coraz mniej, a oni chodzą do tych swoich zborów coraz więcej, no i też uczęszczają na te karczmiane spotkania przy piwku. Kalwiniści właśnie mają dużo tam w tym Michigan przyjechało, także nawet w polityce jest to wypełnione tymi Holendrami, w tym dystrykcie drugim i trzecim, no to właśnie tam walczą, z której jest zachodni Michigan, no to mają właśnie najwięcej Amerykanów holenderskiego pochodzenia. W Grand Rapids, no to walczą reprezentant Justin Amash, on walczy przeciwko innemu byłemu sędziemu Sądu Najwyższego, Scholten, tak, i oni obydwaj należą właśnie do tego chrześcijańskiego reformowanego kościoła, także to jest, ale drugi dla odmiany jest republikanem. Trzeci, który też tam stara się o pozycję polityczną, 32-letni republikanin Peter Major, no to też należy do tego chrześcijańskiego reformowanego kościoła, także tam wszyscy w zasadzie są pochodzenia holenderskiego. Tam obok w tym Zeeland, no to jeden z pastorów, jeden z tych kaznodziei, też stara, ubiega się o pozycję, czy tam
polityczną w kongresie. No, chce wygonić innego Holendra, Amerykanina holenderskiego pochodzenia, Huizenga, który już jest sześć razy po dwa lata. No, jest jedna wielka grupa holenderska. Poprzednik tego człowieka, on jest ambasadorem właśnie w Holandii. Karczmiana teologia, no, brzmi ciekawie, na pewno wielu ludziom by się to spodobało. No, przykro tylko, że powiedzmy po tych wystąpieniach papieża o popieraniu Sodomy i Gomory, no to dużo ludzi po prostu przejdzie do takich zborów czy kościółków w tawernie czy w karczmie. No jest to ciekawe. No dla katolików no to nie jest to takie dostępne. Dla protestantów jest. Protestanci po prostu oni bardziej działają bez całej tej instytucji kościelnej. Także to jest tysiące małych takich grupek. No i im to pasuje. No. Szkoda, że Kościół katolicki po prostu przysiada tak bardzo, no ale wszystkie religie przysiadają. Synagogi pustoszeją, zbory protestanckie pustoszeją. No, muzułmańskie meczety wzrastają, no ale to tylko dlatego, że kraje demokratyczne, kraje zachodnie przyjmują tych ludzi, którzy przyjeżdżają, no i oni wypełniają te meczety, no i się nie asymilują, tak jak we Francji Czeczen urodzony w Moskwie 19-letni obciął głowę nauczycielowi, także to nie potrzeba walczyć z pistoletami amerykańskimi do samoobrony, no bo w Europie są noże rzeźnicze, które też chyba są nielegalne. Także zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli mieszkasz w Ameryce i za dwa tygodnie będzie głosowanie, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na Bidena. Jeżeli słuchałeś rozmowy między Trumpem i Bidenem, no to widać, kto jest normalny, kto jest konserwatywny, kto jest po stronie Bóg, honor, ojczyzna, a kto jest komunistą, kto jest socjalistą, kto jest za Marksem, za skrobankami, za konfiskatą broni, za podatkami nieprawdopodobnymi, za tym, żeby zrobić, Biden jest za tym, żeby zrobić Związek Radziecki Stanów Zjednoczonych. Trump jednak mimo wszystko stara się iść w kierunku bardziej wolnego rynku, mniejszy rząd, więcej swobody dla obywateli. Także jeżeli jesteś demokratą, nie chcesz się przerejestrować na republikanina, to po prostu prześpij, nie idź na wybory. Jeżeli jesteś niezależny czy niezależna, weź kartę na republikanów. No, republikanom nie mam co mówić, tak? Nie po to przyjechaliśmy do Ameryki, żeby głosować na socjalizm. Zdrowia! Do następnego.